Witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym filmie z mini gry Block Hunt. Oh yeah, jesteśmy TNT, słuchajcie. I w dzisiejszym filmie pokażę wam zarąbisty sposób na schowanie się właśnie na tej mini grze. Tylko na początek musimy się, słuchajcie, zmienić właśnie w dolniczkę. Bo słuchajcie, dolniczka zawsze wygrywa. Dolniczka zawsze wygrywa, słuchajcie, na tej mini gierce. Oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej tego typu materiałów, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ duża ilość łapek w górę to równa się więcej materiałów, nie? Wiecie, o co chodzi. Możecie w komentarzach na przykład pisać MWK, nagraj, nie wiem, Block Hunt z kimś jeszcze, na przykład z Team Knury. Możecie tak pisać. Możecie tak pisać, to może nagram, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, wszystko zależy od tego, ile komentarzy zostawicie, ale mniejsza. Słuchajcie, chciałbym wam na samym początku powiedzieć, że wczoraj wrzuciłem na kanał vloga, bo teraz jestem dopiero teraz wróciłem tak naprawdę z mojej majóweczki, na której byłem. Oho, dobra, puściliśmy sobie to tak. Dobra, musimy się schować w końcu. Wypadałoby się schować tak, żeby nas nikt nie znalazł. Co wy na to? Co wy na to? Czekajcie. Wow, a dobra, tam jest jakiś ziom. O, wiem, tutaj pójdziemy, dobra. I słuchajcie, wróciłem z mojej majóweczki, nie? Wróciłem z mojej majóweczki, słuchajcie, i tam nagrałem vloga ogólnie. I chciałbym, żebyście go wszyscy obejrzeli, więc jeżeli go nie widziałeś, to bardzo serdecznie zapraszam cię do, słuchaj, oglądania tego. Macie link w karcie, masz link w karcie i bardzo serdecznie zapraszam, żebyś mnie właśnie tam pooglądał, bo tam cały dzień pokazałem. Byłem na młynie takim diabelskim, więc myślę, że spoko, ale dobra, nie będę już reklamował tego filmiku. Osoby zainteresowane po prostu oglądną, a my przejdźmy tutaj do rozgrywki, bo nie wiem, gdzie tu są. Wow, patrz, już jest 7 szukających. My musimy znaleźć jakąś miejscówkę. Dobra, pójdźmy sobie może tu, co? Pójdziemy sobie tutaj na maksa. O, tak, właśnie tak. I będziemy sobie tutaj stać. Będziemy widzieć wszystko i będziemy najwyżej nawalać z łuku. To jest chyba najlepsza na tej mapce, słuchajcie, miejscówka. Ej, o co chodzi temu typowi? Co się dzieje, wytyfy? Ale to jest chyba najlepsza miejscówka, słuchajcie, na tej mapie. Serio, możecie sobie wybić tutaj na maksa. I typ zanim dojdzie, o, tutaj jest koniec mapy. Widzicie, i on nas nie zauważy, nawet tutaj, o. I będziemy sobie tak teraz tutaj kampić i czekać, aż ktoś będzie się starał, słuchajcie, do nas przyjść. A jest już 9, słuchajcie, szukających. Więc możemy to wygrać. Mamy opcję, że to wygramy. A jeżeli wygram, to wiecie, co macie zostawić. Łapeczki w górę, oh yeah. Boże, jak ja dawno nie nagrywałem, naprawdę. Wiecie co, 5 dni ogólnie nie nagrywałem kompletnie. Z tego powodu, że właśnie mówię, ja nagrałem sobie na zapas bardzo dużo materiałów. I tak wyszło, że 5 dni nie nagrywałem. I powiem wam szczerze, że wracam teraz z wielką energią, bo naprawdę odpocząłem, mam bardzo dużo fajnych pomysłów. Więc nic tylko czekać, nic tylko czekać. Serio wam mówię, no. Więc generalnie, no fajnie by było, jakbyście zostawiali te łapki w górę i obejrzeli tego vloga, bo właśnie co do tego vloga mam większe plany, bo powiem, no, o nie, ty, wydupiaj stąd, nie, oh no, nie, zginęliśmy, Boże, nie wierzę w to, dlaczego? O nie, zagadałem się za mocno, to nie miało tak być, mieliśmy się schować. No nie wierzę w to, nie wierzę, Boże święty, ale fail. Ale fail, to nie miało tak wyglądać. Dobra, ja kompletnie nie umiem szukać. Chować się to jest łatwo, słuchajcie, ale no nie, no nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę, serio. No nie wierzę. Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj nie ma jakichś, słuchajcie, w pobliżu nas schowanych, nie wiem, na przykład owieczek, kurczaków, bambusów. Nie, no nie, no nie wierzę. Teraz będzie mi smutno, słuchajcie. No i co ty, gościu, za mną chodzisz? No i będzie mi teraz smutno. Serio, teraz mi będzie smutno, bo myślałem, że znalazłem kryjówkę idealną i że nikt nas nie znajdzie tam, a ja za szybko, słuchajcie, się za wolno się zorientowałem, że tam jakiś ziomek szedł, dlatego zginęliśmy, wiecie? To tylko i wyłącznie przez moją głupotę, jak coś, żeby nie było, żeby nie było. Dobra, tutaj rozwalimy, czy tutaj coś będzie? Oni są na pewno pokampieni, bo tutaj są, tutaj ludzie niektórzy mają takie, słuchajcie, te takie rozkminy, gdzie tu się chować, po drzewach gdzieś się wspinają. Mój ostatni film chyba z tego, słuchajcie, z tej minigierki jest z tym, z Vertezem, więc generalnie bardzo serdecznie zapraszam, możecie sobie też obejrzeć, jeżeli chcielibyście sobie, wiecie, pooglądać, jak się chowam. I z tego, co pamiętam, ja z Vertezem właśnie wbiłem się tutaj na te drzewo, dokładnie na te drzewo, gdzie teraz jestem. Dlaczego po tak długim czasie dopiero ogarnąłem, że to jest ta mapa, nie? Ja tego nie rozumiem, ja tego naprawdę nie rozumiem.
rozumiem. I tutaj zazwyczaj się kampią, słuchajcie, jako te, jak one się nazywają? No jako dolniczki właśnie, dokładnie tak. Czekajcie, czy my wejdziemy tu na górę? Czy my naprawdę nie wejdziemy tędy na górę, albo wejdziemy? No nie, spadliśmy! Ja już byłem, słuchajcie, na tym drzewie, a na tym drzewie na 100% jest ktoś skampiony. Została jedna osoba! Co? Tą osobą mogliśmy zostać my, jakbyśmy wbili się na te drzewo, serio, bo ostatnio chyba wygraliśmy z Vertezem, jak graliśmy na tej mapie. Masakra, no nie wierzę w to, nie wierzę. Okej, dobra, pyk. Okej, wbiłem się na drzewo, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Boże, jakie wielkie jest to drzewo. Masakra, masakra, ale dobra, jesteśmy już na górze i tutaj chyba tego gościa nie ma, coś mi się tak wydaje. No, wygrał, no nie wierzę, ale wbijamy jeszcze na drugą arenkę, żeby spróbować, może tym razem nam się uda, rozumiecie? Więc widzimy się na kolejnej arence. Okej, słuchajcie, jesteśmy na kolejnej arence, tym razem nie damy się złapać. Nie ma takiej opcji, słuchajcie, nie ma takiej opcji, jesteśmy melonem na razie. Musimy znaleźć jakąś lepszą dobra, nie będę używał słów, których nie umiem wymawiać, co na to. Chciałem powiedzieć no i nie wypowiem, żal.pl, to jest niesprawiedliwe. Dobra, czy my możemy się zmienić w to? Nie możemy, ej. Czemu nie możemy się ej, nie mamy się w co zmienić, nie widzę tutaj nawet takich mniejszych rzeczy, w które mógłbym się zamienić, słuchajcie, mówię tu właśnie o tych, słuchajcie, kurczę, tego tutaj nie ma, naprawdę na tej, słuchajcie, arence tego nie ma, oh my gosh, mówię tutaj o tych dolniczkach, słuchajcie, dobra. Czekajcie, o, zmienię się tak, o, dobra, zobaczymy, czy weźmiemy ich tak, słuchajcie, wiecie, tak, nie, no nie powinni nas znaleźć generalnie, tak mi się wydaje, znaczy, patrzylibyście po takich miejscach, chociaż w sumie to jest najbardziej widoczne miejsce, jakie może być, więc, zastanówmy się jeszcze przez chwilę, w co możemy się zamienić, żeby to było bardziej opłacalne i żeby, no bo jest tylko czterech szukających na razie, więc mamy możliwość, słuchajcie, się naprawdę skitrania tak mocno. Mogliśmy za kimś iść, to byśmy, słuchajcie, może troszkę lepiej chociaż wyszli. Czekajcie, musimy to jakoś wykminić. Tu się na dach da wejść jakoś? Nie da się na pewno tu wejść. Chociaż po tych... Nie da się, na pewno się nie, ale dobra, ryzyk fizyk, co się będę w końcu, jak będziemy stać w miejscu, to będzie nudny odcinek, nie? Też wam się tak wydaje, możecie napisać, dobra, chyba to nie jest to, chyba, ej, czekajcie, bo ja nie wiem teraz, jak się zmienić, czy tutaj nie ma naprawdę tej, czy ja się mogę tylko zmienić raz, czy mi się wydaje, halo, ej, nie ogarnęłem, chyba nie, wow! O co chodzi? Dobra, będziemy musieli chyba zostać... Na to wychodzi, że musimy zostać crafting table, więc będziemy chyba biegać po prostu, tak będzie najłatwiej. Co wy o tym myślicie? Albo czekajcie, a jakbyśmy się tu wbili? Nie, no nie da się tam na górę, kurczę! Myślałem, że da się tam na górę wbić, wiecie? By było spoko, na serio. Ale ja naprawdę nie... O, dobra, to jest idealna miejscówka, bo tu nas nie widać z tamtej strony, a z tych stron będziemy musieli po prostu się... O właśnie, tak jak widzicie, jest tutaj ziomek. I mam nadzieję, że on nie wchodzi na górę. Tak po prostu, mam nadzieję, że on nie wchodzi na górę. I może nam się uda chociaż raz wygrać. On wchodzi na górę. Nie wchodzi na górę, wow, udało. Ile tutaj ziomów się kręci. Czekajcie. Patrzcie, musimy uciekać. Uciekamy, oh no, oh no, oh no. Uciekamy. Dobra, uciekliśmy, udało nam się, oh yeah. Nie zabili nas jak na razie. To mi się podoba, tylko że ja tam widzę kolejnego typa. Dobra, wbijmy się do domku. Można tu do domku wbić? Można. Oh no. Nie, no nie wierzę. Kurczę. I znowu przy takiej samej liczbie, słuchajcie, ukrytych. Znaczy, no nie takiej samej. Nie pamiętam już, ile ich było. O, tu były dolniczki. No ja nie wierzę w to. Mogliśmy się jakoś fajnie skitrać. Mogliśmy się naprawdę jakoś fajnie skitrać. Ja, ale to jest spowodowane, słuchajcie, tym, że nie ogarniam mapy, wiecie? Ja nie ogarniam tak mapy, nie jestem jakimś pro playerem i to wy to wiecie. Tak mi się wydaje, że wy wiecie to, nie? Ale możecie pisać,
w komentarzach, czy chcecie, tak jak mówiłem na początku, odcinek z braci Knurów na przykład jutro albo pojutrze, no nie wiem, jak chcecie to komentujcie, ja jestem w stanie taki odcineczek zrobić, tylko fajnie by było, słuchajcie, jakbyście zostawili masę łapek w górę, naprawdę, bo tak po powrocie chcę zobaczyć, ile tych łapeczek będzie, ja teraz już tylko biegam i wam mówię, bo ja nie widzę tego, żebyśmy znaleźli te trzy osoby, wiecie, bo tutaj... Ja nie znam tych miejscówek, na serio, nie? Ja nie znam tej mapy kompletnie. Myślałem, że dostanę chociaż te mapy, które ogarniam chociaż trochę. Wiecie, o których mówię? Mówię o tych, gdzie się wskakuje na drzewa i się nawala z łuku, bo to jest najlepsza, słuchajcie, opcja na tej minigierce. Tutaj nie, dobra. Więc będziemy kończyć ten odcinek, bo jedna osoba została, słuchajcie, do znalezienia. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Zapraszam na moje social media. Tak jak mówię, bo tam na Instagramie dodałem fajne zdjęcie z młynu, słuchajcie, diabelskiego. Dużo osób pisało, że oj, Buka, czemu nie powiedziałeś, że jesteś w Gdańsku? Słuchajcie, no, pojechałem se tam wypocząć, więc jak ktoś by mnie spotkał przez przypadek, to spoko, ale tak spotkań z widzami jak na razie nie planuję, bo dużo osób mi o to pisało, więc... Może kiedyś, przekonajcie resztę chłopaków, to może zrobimy. Ale dobra, ja bym MWK tutaj zakończę, bo nie znajdę, ja na pewno nie znajdę tej jednej osoby. Myślę, że jakiś kozak, który tutaj jest z tych 17 graczy, na pewno znajdzie. Więc ja bym MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, wbijajcie na vloga. Właśnie jeden kozak wygrał, czyli go nie znaleźli, widzicie, ten wygrał, ziom. Więc wbijajcie na vloga, ja bym MWK, trzymajcie się, pa, pa.